zakręt. No, może w końcu powiem to, co miałem na myśli. Wrzucę tak dwa materiały dzień. I teraz w ferie. Tak, mam jeszcze tydzień ferii. Nie wiem, jak wy, napiszcie może w komentarzach, jak to u was wygląda. No, niektórym się dopiero pewnie zaczną. Niektórzy będą mieli za tydzień. Inni będą musieli jeszcze dłużej czekać. No, ale niestety tak bywa. Naprawdę, bo by mogli zrobić, że tak dwa tygodnie ferii dla całej Polski, tak gdzieś w połowie lutego, przeżyłbym jakoś. Nie wiem. To tak trochę bez sensu, bo jedni chodzą dwa tygodnie do szkoły, potem znowu mają ferie po feriach świątecznych. Inni muszą z kolei czekać miesiąc, żeby móc poodpoczywać trochę od szkoły. Coś bywa. Z drugiej strony można nieźle kontrolować system edukacji. Nie, no bo jak się na przykład ktoś przeprowadza z jednego rejonu w inny rejon, gdzie jeszcze ferii nie ma, a ferie się właśnie przeprowadza, no to może oszukać system i może mieć nawet tych ferii miesiąc. W najgorszym wypadku może tydzień pochodzić do nowej szkoły i potem znowu tydzień luzu. A to taki mały trolling. Cóż, zobaczmy, mamy już 74% trasy, 36 sekund do kolejnego punktu kontrolnego, który jest już tutaj, na tej prostej. Zresztą no, nie do końca prostej, jest zdeczko krzywa. I mamy minutę, żeby przejechać pozostałe 17% trasy. I znowu dojedziemy na metę bez żadnej spiny, bo mam wrażenie, że nie zdążymy. Nie, naprawdę, dla mnie powinni zrobić jakiś tryb, że mamy, jak, nie wiem, pół minuty mniej na przejechanie. Yo, you're up. Jules is ready when you are. She may be a sweet girl, but remember, take her out and you're number 8 on the blacklist. No, to jedziemy. Tylko patrzcie, za co tu punkcie. Nie tu. Rzuć wyzwanie. I co nas czeka? Sprint i drag. Okej. Okay. I kolejne pytanie. Czy i jej auto stanie się moją własnością? Czy może jednak nie? Nie, ja bym nie chciał tego auta. Naprawdę. Już ich naprawdę za dużo się nawygrywałem. Chociaż z drugiej strony, teraz może być tak, że nawygrywam się aut, a okaże się, że najlepsze auta nie zdobyłem. Że najlepszych aut nie zdobyłem po prostu. Cóż, a teraz będzie następny rywal, a po tym następnym rywalu będzie kolejny rywal, którego auto sobie z chęcią zgarnę. To naprawdę, bo się może potwornie przydać wręcz. I wow, wow, wow. Tu mi się nie udało. No niestety, tak też bywa. Nawalimy prosto. Cóż, a tym autem, który bym chciał zgarnąć po kolejnym rywalu, który nastąpi, nie wiem, co będzie teraz, tylko jeszcze następny, jest Lamborghini Gallard. W końcu nim sobie naprawdę poszalajmy na ulicach, ale na razie tu nie myślę o Gallardo, tylko o tym, żeby dogonić Jules, nadgonić nieco, wyprzedzić ją i wygrać wyścig. Mamy już 30% trasy i tracę do niej jakieś 170 metrów. W sumie to nawet lepiej, że zamienili te jednostki czasowe na odległościowe, gdyż można się nieco lepiej zorientować i no, teraz żeby mi się udało tutaj ładnie wyprzedzić i pięknie wszedłem w zakręt, no prawie lekko ścianę zahaczyłem, ale co mi tam? Nie, ale powiem ogólnie na temat posłuchania, że to i tak dla mnie jest ta lepsza wersja. Wiadomo, oryginał nic nie zastąpi.
zresztą widzieliście. Zresztą widzieliście moje odczucia. Co ja w ogóle gadam, powiedzcie? Jakieś bzdury chyba. Z dupy kompletnie. Bez sensu. Żeby coś było. Czy nie mogę się zachować jakoś bardziej normalnie i po prostu, jak nie mam nic do powiedzenia, po prostu nic nie mówić? Coś słyszę, że mnie Jules bierze. Już odskoczyłem w miarę bezpiecznie. Znowu głośny most. Teraz byleby tylko w miarę szybko przejechać. Jules mnie bierze po zewnętrznej. Po wewnętrznej, ja jadę po zewnętrznej. Okej, okay, już trzymaki jadę. 320, pięknie. A mam wrażenie, jakbym jechał nieco wolniej. 320. Dobra, ostatni ostry zakręt. Przyhamujmy trochę, pięknie. I już dojeżdżamy do mety. Ostatni w lewo. I meta. I pierwszy wyścig zaliczony. I bez żadnego niczego bierzemy się za wyścig numer 2, czyli drag. Coś tu będzie wymagana chwila skupienia, więc chyba będę milczał. Oj, za wcześnie. Już lepiej. Teraz droga. Dobra, już piąty bieg. Wow! Dobra, żeby tylko teraz nic nie skrzanił. Bo to by było naprawdę niefajne i... Okej. Okay. I wygraliśmy! Ja teraz komentarze w stylu... Pewnie ci całe życie przed oczami przeleciało właśnie. No nie no, ale nieważne. Wygraliśmy już 20 tysięcy dolarów. Pokonaliśmy Jules. Teraz ta zagadka. Czy zdobędziemy jej wóz i bonus pieniężny? Chociaż nie, ostatnio nie udało mi się bonusa pieniężnego zdobyć. Tu zobaczmy. Okej, zwolnienie z aresztu. I tu. No jak ta złość, no! Mówię, że nie chcę jej auta, ale takie wygrywam, no! Nie no, wiecie, że taki paradoks psychologiczny, że... nie chcę auta ani... Nie, ja nie chcę tego auta, ja go nie potrzebuję. Ale gra uważa swoje i... Nie, dostaniesz to auto! I nie pyskuj mi tutaj! Dobra. Nasza rywalka numer 7 to... Kaze, czy Kamikaze, jak to woli. Kamikaze, boski wiatr. Kaze to niebezpieczna dziewczyna. Gdy nie może wygrać dzięki swoim umiejętnościom, daje gazu na maksa. Nie daj się nabrać na jej słodki wygląd. Rozwali wszystko, co zostanie jej na drodze. Wliczając w coś ciebie. Nie zawaha się uszkodzić swojego wozu, żeby cię załatwić. Lubi pani na ostro. Okej, okay, a dziwo, Ronnie do nas zadzwonił. Nie wiadomo czemu. Cóż, skoro tu jesteśmy, to może wypadałoby przeżyć jakieś nowe upgrade'y do naszego autka. Dobra, zobaczmy, gdzie, jakie modyfikacje mamy tu. Nie. Skrzynię ostatnio kupowałem, więc też nie. Okej, okay, pokonaj Minga. I trochę chyba też nie będzie. Tak, też Minga trzeba pokonać. Okej, okay, ale za to są nowe opony wyścigowe. Mamy 72 tysiące, wow! Okej, okay, hamulce też widzę. Może turbo? Okej, okay, pokonaj Roniego, czyli... Okej, okay,
Czynia. Stera. Zawiecha. Zawiesze nie znaczy się, nie wiem czemu to tak będzie. Okej, czyli silnik otrzymamy po pokonaniu Kaze. No i co, zostało nam jeszcze 48 tysięcy. Ładnie, ładnie. Cóż. Dobra, może się pójdźmy od razu też do kryjówki, kup. Zmieńmy na Evo. Okej, poziom spadł do drugiego z hakiem. Czyli dość sporo. Co mi nieco ułatwi sprawę, wam powiem. No i cóż. Pokonaliśmy Jules. Jesteśmy już w połowie drogi do Razora. Kurde, trochę to zleciało. Kierunkowskaz się włącza. Naprawdę, ta gra mnie wystawia na próbę. Chcę, żebym przeklął. Nie no, chcę tam przeklinam jedynie po angielsku. Ale to chyba jeszcze przejdzie. Okej, okay, tu kupujemy pakiet platynowy. Tu hamulce profesjonalne plus. Zostało nam 25 tysięcy. No i cóż. I teraz jedyne co nam pozostało to sprzedanie Mustanga, którego dostałem jak na złość. Kosiarka? Nie, to naprawdę. No niby Mustang, niby V8, ma. Nie no, brzmi trochę jak kosiarka. Chociaż mogę się jak zwykle czepiać, no! Nie no, ale dobra, sprzedajmy wszystko. Weźmy go, rozbierzmy na części. I... aj, w ścianę. No i cóż, pozbądźmy się tego. Zostaniemy aż 3700, prawie 4000 za sam bodykit. Już mamy 5000, kolejne. Teraz jeszcze tu, maski. O, fabryczna. Okej, tu wlotów powietrza też nie ma. Mamy 31 tysięcy już. Wróćmy się na szybko do kryjówki. I sprzedajmy ten wózek za 18 tysięcy. I ile mamy pieniędzy? Prawie 50 tysięcy. Okej, to może sobie jeszcze przejrzymy, jak tam czarna lista wygląda, jakie cele nam stawia Kaze. I wow, 7 wyścigów. No, konkretnie już wam powiem. Zaliczone kamienie milowe 4 i notowania 1 680 000. Grubo. Przejrzymy sobie jeszcze, co dwa wyścigi. Sprint, próba czasowa. Aż 10 wyścigów, będzie w czym wybierać. Dobra, tego nie przejadę, idź na bank. Tego też nie. I tego nie. Czyli plan jest taki, minimalny, minimalny. Okej, dwa wyścigi z maksymalnym, ładnie. Bardziej będzie tak. I w następnym odcinku przejeżdżamy sprint, próbę czasową, sprint, próbę czasową, próbę prędkości. Dobra, muszę wybrać jakiś tor. Ten sobie wybierzemy tor. Jest krótszy, 3 okrążenia tylko. A tutaj ile? Też 3 okrążenia, czyli to mi się bardziej opłaca, bo szybciej. I ta próba czasowa na koniec. Okej, okay. I jeszcze na koniec tu kamieni milowe sobie przejrzymy też. 75 tysięcy punktów dotowań. Bonus 70 tysięcy za każdy będzie. 50 tysięcy prawie zniszczeń. Ucieczka przed pościgiem w 3 minuty. I 8 blokad drogowych. Oj. To będzie łatwe, to będzie łatwe. Te dwa nieco trudniejsze. No i cóż. Zakończmy w tym miejscu materiał. Ja wam dziękuję za oglądanie. Zapraszam was do komentowania, rzetelnego oceniania materiału. A jeśli uważacie, że to co tutaj zobaczyliście to było dla was za mało, to zachęcam też do subskrybowania mojego kanału. Ja się z wami już żegnam. Trzymajcie się, do zobaczenia. I cześć. 17.